No dobra, zabawa, lato, woda, muzyka, wszystko super amsko, ale co to najważniejsze na obozie? Najważniejsze jest szkolenie judo, a kiedy mamy swoich zawodników przez 10 bitych dni pod swoją opieką, codziennie mają treningi judo, codziennie gdzieś te elementy treningowe są przemycane nawet w różnych dziwnych zabawach, to tak naprawdę szkolenie daje olbrzymie, potworne rezultaty. Podczas roku szkolnego jest to niemożliwe do wypracowania, ponieważ między treningami jest mnóstwo przerwy, dzieciaki mają mnóstwo rzeczy w swoim życiu innych oprócz sportu. Tutaj, kiedy żyjemy tym przez całe 10 dni, efekty tych treningów są porażające. Zresztą zobaczcie sami i zobaczcie, jaki to da efekt na zawodach już od września. Kolejny dzień zmagań z techniką, szlify, kształcenie. Trzy rzuty dzisiaj robiliśmy Ogoshi, Moroto Soinage i Ouchigari. Wygląda to obiecująco. Dzisiaj dwie grupki mają akrobatykę połączoną z rozciąganiem. Akrobatyczka jest o tyle ważna w naszym sporcie, w judo, że poprawia nam gibkość, sprawność, dynamikę, co jest też bardzo ważne przy rzutach. No i generalnie dzieciaki robią się coraz bardziej sprawne, potrafią coraz więcej z elementów akrobatycznych, co im się też bardzo podoba.